dobra pora. Tak najczęściej, co najmniej dwa razy w roku zdarza mi się być dumną z tego, że jestem kamiennogórzanką. Pierwszy raz to w czasie wielkiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wielokrotnie przekonaliśmy się, że darczyńcy kamiennogórscy wielokrotnie przewyższają swoją ofiarnością mieszkańców większych i bogatszych miast. Jest z czego być dumnym. Drugi raz to w dniach Kamiennej Góry. Dni Kamiennej Góry od 12 lat przebiegają pod hasłem My Kamiennogórzani. To hasło brzmi dumnie, prawda? Ale żeby nie było pustymi tylko słowami, właśnie te dni obfitują w różnego rodzaju prezentacje, przeglądy, zawody. To właśnie najlepszy czas, aby zaprezentować dziecięce i młodzieżowe zespoły artystyczne, by wspólnie bawić się na biesiadzie z zespołami śpiewaczymi, by podziwiać pracę plastyków, którzy od lat wystawiają w tej galerii, a przed laty jeszcze w wielu innych placówkach tego miasta. Jednym słowem, to czas, by namacalnie stwierdzić, że my, kamiennogórzanie, jesteśmy dynamicznymi, twórczymi, wspaniałymi ludźmi, którym należy się uwaga i uznanie. I na Państwa ręce to uznanie przekazuję dzisiaj. W tych właśnie dniach niejednokrotnie zdarza nam się wzruszać, oglądając poczynania przedszkolaków, dzieci. Dzieci, które przez cały rok pracują po to, żeby właśnie w te majowe i czerwcowe dni móc pokazać to, nad czym pracowały. Pokazać swoim mamom, babciom, ale również innym dzieciom, by i one może w przyszłym roku zechciały pracować i rozwijać się. Możemy się czasem zdziwić, że sąsiad, z którym się może czasem kłócimy albo mamy o nim nie najlepsze zdanie, okazuje się być artystą lub śpiewa w chórze, że wspaniale prezentuje się podczas biesiady. To też kamiennogórzanie. Dlatego też jestem dumna. Najbardziej jestem dumna zawsze, kiedy otwieram tę wystawę. A to dlatego, że te wystawy pod hasłem prezentacje trwają od 12 lat, ale są kontynuacją przeprowadzanych, organizowanych w tym mieście od 30 lat prezentacji, przeglądów twórczości plastyków amatorów. Zmieniły się placówki, zmieniali się dyrektorzy. Nawet zmienił się ustrój i usytuowanie Polski w Europie. Ale nasi plastycy zawsze tworzyli, zawsze tu wystawiali i dalej tak czynią. Niektórzy z nich odeszli, ale pamięć o nich zawsze we mnie zostaje. I pozostanie również w Was. Pamiętamy, prawda, o Tomaszu Dudzie, o panu Gawinku, o panu Mączyńskim, Janie Łańcuckim, Henryku Aleksiejczuku, o pani Stefanii Przątkiewicz, o niedawno zmarłym Zbigniewie Bąku. Oni właśnie przed laty otwierali tę drogę, a Państwo ją kontynuujecie. Z wieloma z Was znam się od ponad 20 lat, z czasów jeszcze Miejskiego Domu Kultury, kiedy na tych niewielkich ścianach ciasno wieszaliśmy Wasze prace. I tak samo jak dziś, była to wielka uroczystość. Proszę Was, tworzyliście tak długo, twórzcie dalej. Bądźcie z nami, bądźcie tymi kamiennogórzanami, którzy wśród wielu innych aktywnych, zdolnych, pracowitych tworzą to miasto. Tworzą jego święto i są solą tego święta. Dziękuję ślicznie i kłaniam się do nas. Oglądam Pani pracę na tej wystawie. W tamtym roku była to, o ile ja sobie przypominam, rzeźba. Co jest w tym roku? W tym roku przedstawiłam swoje trzy prace. Jest to malarstwo i jest to w technice olej na papierze.
zupełnie inna technika. Czy pani związała swoje życie ze sztuką? To znaczy pani w tym kierunku się uczy? To znaczy tak, można tak powiedzieć, ponieważ studiuję historię sztuki, niestety na SP. Jeszcze mi się nie udało dostać, ale może w przyszłym roku już będę próbowała jeszcze raz i może mi się uda dostać. A dlaczego właśnie w tym roku malarstwo? Czy rzeźba, nie wiem, to już nie interesuje pani? To znaczy nie, rzeźba i ceramika są to moimi takimi ulubionymi może technikami, ale niestety w tym roku, przez ten cały rok 2003 nie mogłam, nie miałam możliwości, może tak, nie miałam możliwości, aby te swoje wszystkie dzieła móc dokończyć, wypalić w piecu ceramicznym. O, może tak, nie miałam możliwości. W tym roku malarstwo, jakie to jest malarstwo, jakby pani powiedziała? No wydaje mi się, że jest to malarstwo abstrakcyjne, nieprzedstawiające po prostu. Jest to moja fantazja i może bardziej tutaj liczy się kolor. Kolor i forma. A dlaczego właśnie takie? Dlaczego właśnie takie kolory? Właśnie dlaczego właśnie abstrakcja, dlaczego nie? Ponieważ jest to bliższe mojemu duchowi. A co zobaczymy za rok? Za rok? Jeszcze nie wiem. Jeszcze naprawdę ciężko mi powiedzieć. Zobaczymy. Zobaczymy, co będzie za rok. Proszę powiedzieć, co pani pokazała na tej dzisiejszej wystawie? Kwiaty, które bardzo lubię i to jest kolejny, chyba czwarty obraz. No i takie pary taneczne. W zasadzie to interesuje mi folklor cygański bardzo i ta tajemniczość. Proszę powiedzieć, w jakiej technice te wykonane są te? Olej. Od kiedy pani maluje? Zaczęłam w latach 70., a wcześniej oczywiście w szkole. I to od razu było tak, że chciała pani pokazywać te prace swoje? Nie. Mój mąż mnie do tego zmobilizował. Właściwie to zebrał moje prace i przywiózł tutaj do Domu Kultury. To było w latach 70., bardzo, bardzo dawno temu. Czy od tamtego czasu na każdych prezentacjach pani pokazuje swoje prace? Tak. I jak te prace są przyjmowane? Różnie. Krytykowane też. Ale kto krytykuje? Nagrody były. Proszę powiedzieć, jak się zmieniały pani zainteresowania przez te lata, jeżeli chodzi właśnie o malarstwo? Lubiłam robić pejzaże, ale głównie interesował mnie człowiek. Lubiłam portretować ludzi. Kwiaty bardzo lubię malować. Ponieważ przetańczyłam swoje życie, uwielbiam taniec, więc to jest dosyć trudne. Postacie malować, to w tej chwili właśnie się realizuje w ten sposób. Już nie tańczę, ale realizuje się w malarstwie. Czy to jest równie satysfakcjonujący sposób realizacji? Pewnie tak. Pewnie tak. A w jakim kierunku pani zmierza? Wiesz pani na przykład, co pokaże w przyszłym roku? A nie, nie wiem, nie wiem. Nie wiem. Czy chodzi mi o kolorystykę pani prac? Te kolory są takie delikatne, powiedziałabym, takie pastelowe. Czy kolorystyka pani prac też się zmieniała? Panią też interesuje kolor z różnych stron? Bardzo lubię fiolety w różnych odcieniach. Kocham fiolety. I to czasem widać, ale kolory to przy malowaniu po prostu tak wychodzi,
A pokazała Pani swoje prace jeszcze gdzieś, oprócz prezentacji? Ja przez wiele lat jeździłam na plenery, tak spędzałam swoje urlopy. Byłam związana z Zamkiem Książąt Pomorskich, bo tam było koło prowadzone przez panią magister Hannę Orską, koło plastyków amatorów. No i jeździłam do Trzebieży, do Kamienia Pomorskiego. Ponieważ w tej chwili nie ma pieniędzy na organizowanie takich plenerów, więc już nie wybieram się nigdzie, ale to były najprzyjemniejsze, najwspanialsze lata i najwspanialiej spędzałam wtedy właśnie urlop, malując i będąc w środowisku naturalnym, jak mówię, choć jestem z zawodu farmaceutką, ale moje naturalne środowisko to właśnie ludzie, twórcy. No. Proszę powiedzieć, co Pan pokazał na tych dzisiejszych prezentacjach? To znaczy, ja akurat nie stoję przy swoich pracach, więc trudno, żebym w tej chwili pokazać tu dużo prac. W ogóle przegląd coroczny wszystkich, którzy coś tworzą, czy to w malarstwie, czy w rzeźbie, jak tu zresztą widać, czy w tkaninie. No, ale trudno, żebym ja tu był. Ale nie, ja chciałam zapytać o Pana pracę. Jakie Pana prace tutaj? To są jakieś prace, które powstały w ostatnim roku? Moje prace, które powstały w ostatnim, to są obrazy surrealistyczne i są to nowe prace. Chyba jeszcze ich nie wystawiałem. No, natomiast tu, co widzę, to jest wszystko, resztę realizm. No i co jeszcze mogę powiedzieć? A proszę powiedzieć, co się Panu najbardziej podobało? Z tych wszystkich prac. To znaczy, no na pewno, że wszystkie prace są ciekawe, bo każdy inaczej widzi, inaczej maluje, więc to jest na pewno ciekawe i jakieś owocne. Natomiast trudno mi być recenzentem, więc tu nie chciałbym się wypowiadać, co jest lepsze lub gorsze. Po prostu myślę, że wszystkie prace mają w sobie wartość. No i to warto przyjść po prostu na tą wystawę i ją obejrzeć. Każdy coś tu prezentuje, cząstkę siebie i coś. Szczególnie nic Panu nie wpadło w oko? Szczególnie trudno mi powiedzieć. No. Mogę się wypowiadać, ale na temat swoich obrazów, natomiast przy ich obrazów raczej nie mogę jakby rozkładać na czynniki pierwsze. No. Mogę tylko powiedzieć, że są ciekawe, no i są plenerowe, widzę prace. No trudno mi powiedzieć, to trzeba autorów po prostu się spytać. No. A jak to Pan widzi? Jest coraz więcej ludzi, którzy się realizują w taki sposób, to znaczy przez plastykę właśnie? Tak, ja widzę, że tu są też nowe twarze, których wcześniej nie widziałem. I to dobrze, bo chyba jakaś taka zmiana pokoleniowa następuje. No, starsi odchodzą, to jest normalne. I przychodzą młodzi. I to dobrze, bo myślę, że po prostu trzeba to kontynuować, bo chyba jest to jednak ciekawe, no, coś tworzyć i to jest coś wspaniałego. Także są nowe twarze, nowe obrazy widzę i warto przyjść i po prostu obejrzeć. No. Co się Panu najbardziej podoba na tej wystawie? Najbardziej mi się spodobał ten obraz przedstawiający Śnieżkę. Tam bardzo ładnie to jest narysowane, plastycznie ładnie zrobione jest. Nawet ten obraz też taki ładny jest, góry, a jeszcze też kolegi mojego tam jest, narysowane obrazki są. Sam widziałem, jak to robił, widziałem. To na przykład te z kamienia są też bardzo ładnie zrobione. Nie pogardziłby takim w domu, z takim czymś jednym. No te też tak nawet ładnie są zrobione, kolorystycznie. Widać, że kolory z dołu do góry idą. Ten z Jelabiu też. Pięknie zrobione są obrazy, ładnie wyszyte. O, bardzo ładnie wszystko jest zrobione. Ma Pan jakąś ulubioną dziedzinę sztuki? Nie. A przyszedł Pan tutaj... Z ciekawości przyszedłem zobaczyć, bo kolega mówi, że tutaj coś narysował i że coś tu będzie jego. Przyszedłem po prostu zobaczyć, co będzie ciekawego. Bardzo ładne obrazy są. Podoba się Pan tutaj? Tak, podoba się. Na drugie też przyjdę.
A wcześniej, rok temu na przykład, był pan na prezentacji? Nie byłem. Czy dlaczego? Kolega nie uprzedził. Nic nie wiedziałem, że coś takiego będzie. Dzisiaj po prostu powiedział, że będzie, jego rysunki będą. Przyszedłem po prostu zobaczyć, z ciekawości. Nie żałuję pan? Nie.